A i poszły w górę. Jasne, to nie lotniki. Bociany na starą budę siadają. Jasne, też. Idę ich stamtąd przepłoszę. Może przylecą za głodem. Nie mam tam żadnej szmaty właśnie. Idę ich przepłoszę. Wszystkie bociany siedzą tam. Dużo jasnych. Reszta chodzi po niebie. Pan Miedek już za oborą widać zgonił. Trochę bocianów tu jest. Buda zamknięta. Może przelecą na noc, za głodem przylecą. A jak nie, no to nie. Niech się dzieje, bo już nie mogę ich trzymać tyle. Za długo ich trzymałem. No jasne, wracają. Zobaczcie, pojedynczo to pojedynczo. Ale wracają. Nic nie zganiam. Jasne, jakiś wskoczył obcy, wystraszył. Wszystkie poszły. Bociany wszystko tam siada. O, dzisiaj to będzie długi dzień. Dobrze, że już jest 16. To słuchajcie, to już niewiele tego dnia zostało. Jasne, tam z bocianami latają, a te bociany to... Stamtąd tu jest niedaleko, może przylecą. Za głodem na noc. Jak nie, no to do wieczorem otworzę im budę i powpuszczam ich tam. Ale jasne, rwą się do lotu, powiem wam. Wcale nie są takie te. Może tyle się działy, to... No tam siedzi chyba ich z 10 tych jasnych bocianów. Niech siadają i tam na razie, później przelecą na stodole. Wiedziałem, że to jasne, rwą się do latania, powiem wam. I tak wcale nie głupie gołębie są. Tam fakt, że na stodołę, bo tam bociany. Gdyby bociany tutaj siadały, to by przyleciały tu, ale... Posiedzą tam, niech posiedzą, przylecą. Bociany to pewnie nie przylecą, ale... Liczyłem się z tym, panowie. Całe niebo jest ciemnych. O, tutaj jeden ciemny ląduje. Para tych ciemnych. Tam jest jasny. Prędzej te ciemne mi połapią, jak te jasne. Zobaczcie. A ciemne też tam siadają. Bociany siadają i jasne tam wszystkie siadają. Dobra, niech siadają i tam może poprzelatują później. Lepiej tu niż do sąsiadów, nie? Nie wiem, wiatr wieje, nie wiem, czy będzie mnie słychać. Nie będę ich stamtąd zganiał, bo to nie ma sensu. Może przylecą same. Na to liczę. Albo te wszystkie do nich polecą. Ale ruchu trochę zrobiłem. Nawet Piotr się od Budapesztu zgonił. Patrzcie go. A niech sobie gania. Chodź, ciemny, tutaj jest twój dom. Gdzie tam idziesz, partaczu?
następny bocian poleciał. Niewiele ich tu zostało, ale jeszcze trochę jasnych w budzie zostało. Co tam chodzi? Jasny jeden, dwa ciemne. Będą chodzić te jasne w górze, powiem wam, tylko żeby zostały. Zobaczcie, tu są 3, 4, 5. Wszystkie siadają tam. Nie, dwa siadają tutaj, jasne, zobaczcie. O, te jasne mądrzejsze jak te kurna ciemne. Jest i Sławek, znaczy się pana Janka syn. Także zrobiłem na wiosce zabawę. Wesoło. No dobra. Jasne, siedzą tam, ale już bliżej domu niż dalej. Głodne są, więc mam nadzieję, że głód ich zmusi, bo zapomniałem im dać jeść dzisiaj, więc może to i lepiej. Jest następny jasny? Nie, ale chodzą przytomne gołębie. Z bocianami to wiedziałem, że tak będzie. Niepotrzebna ta buda jest. Jakby posiedziały na stodole, może by wróciły, a może i nie. Może i lepiej, że jest. Cholera wie. Nie ma na to mądrego. A jest, gania już pan Janek. Zaraz będzie miał ścinę z panem Mietkiem. Dobra, nie nagrywam, idę coś po jedzenie. A jest ciemny. Jak to nagle wszyscy zaczęli ganiać. Nie wiadomo skąd. Ale powiem wam tak, że z tych jasnych jestem zadowolony. Bardzo, kurczę, mają trochę w łbie. Bociany spieprzyły wszystko, ale to moja wina, że ich samych nie puściłem, tych bocianów. No trudno. Ten tylko nie robi błędów, nic, co nie robi nic. Znaczy ten tylko nie popełnia błędów, co nie robi nic. No. Gdybym najpierw bociany same przychował, to tutaj wszystko by było super. Ale pierwsze koty za płoty, niech siedzą, głodne są, buda zamknięta, do nocy ich tam podtrzymam na głodzie, może przylecą, a jak nie, to później będę się martwił. Ale jasne, lądują ładnie, jest dużo tam siedzi, no bo wiadomo, z tymi bocianami, ale to już jest bliżej domu niż dalej. Myślałem, że te jasne będą gorsze tumany, ale jednak w głowie coś mają. Warte trzymania. Nie będzie chyba problemu też z rozganianiem ich. Ciemnych tam też trochę siedzi, nie wszystkie wyleciały, a ja nie wyganiałem. Wszystkiego zostało tam chyba z 50 w budzie. Ciemnych ze 20, znaczy ze 30 ciemnych, ze 20 jasnych. O, jest następny ciemny na stodole. Nie głupie, też i ciemne lądują tam. Idę po sobie na dach, jedzenia, niech tamte widzą. Wiatr, mam nadzieję, że mnie nie zagłusza. Dobra, relacja będzie na żywo. A sąsiady pędzą. Tutaj idą na mnie, bo dzisiaj mój wiatr. Otworzyłem tamtą budę, niech wchodzą, może, bo już cholera. Źle to zrobiłem, ale to mądry Polak po szkodzie. Jasne, nie głupie gołębie i do góry się rwą. A oni ganiają. No, dzisiaj będzie długa noc. Długi dzień, znaczy się. Siedzą tam, wszystkie poleciały tam. To zostało mi może, ja wiem, z 60. A reszta tam jest. No i stracone pewnie z 20, bo aż poszły te jasne, dacie wiarę tam na następną wieś, na te krupki.
i parę ciemnych. Kto by pomyślał, ponad miesiąc te jasne trzymane na składach, żeby to tak chodziły te gołębie. Cholera, niedaleko są zaciągu, ale jednak swoja stodoła lepsza. No, prawie w zaciąg siadają. No jeszcze ze 2 dni będę miał z nimi zabawy. Zobaczę co to, jak to dzisiaj się skończy ten dzień. Otworzyłem, chcą, tylko że tam kury zaczęły chodzić. Cholera z tymi kurami. Wszędzie wejdą. Jasne, lądują tam na stodołę. Aj. Ale sobie dorobiłem, ale dobrze, bo już miałem, już musiałem je otworzyć. Po prostu już nie mogłem dłużej czekać. Zobaczcie, jak te jasne lądują. Same spadają z góry, a oni tam ganiają. Przecież mogliby tam usiąść. Mogłyby. One tu tego mają we łbie trochę. O, warto trzymać je. Powiem wam. Warto. Jeszcze jakbym to mądrzej ich puścił, byłoby jeszcze lepiej. No ale już teraz to już. Teraz już po robocie. A jasne, nie głupie. Dobra panowie, na razie przerwa, bo się nazbiera długi film, a tu nic się nie dzieje. I ganiają. Ja jeszcze nie mogę, a jeszcze nie mogę doczekać. Idę. Podsumowując, o Jezu, coś mi się czeka. Nie jest najgorzej. Tak policzyłem, jasne, no to zginęło 12 sztuk jasnych. Bociany przyniosłem, bo weszły do starej budy, ale zaraz wam wszystko powiem. Jasnych zostało, słuchajcie, no 12 zginęło. Zostało ponad 50 ciemnych, tak na szybkości 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 120, 23, 56, 37, 38, 40, 30, 10, 10, 15 ciemnych zginęło i 12 jasnych. Także naprawdę ja z tych jasnych jestem super zadowolony, powiem wam. Dobrze, że ich nie sprzedałem, bo najlepszą robotę zrobiły. Co do bocianów, 60 bocianów weszło tutaj do tej budy, setka, słuchajcie, setkę przeniosłem w klatce. To i tak jak na pierwszy dzień to nie jest źle na te uparciuchy. Jak na złe puszczanie. O, jest jeszcze jasna. A, to jest jasna. Teraz policzę jeszcze dokładnie te jasne, ile jest. A tak jak wcześniej liczyłem, to 12 sztuk chyba brakuje. Z czego pan Mietek chyba 3 złapał tam na końcu wsi. A reszta poszła na, słuchajcie, następne wsie. Więc jak na takie jasne na składzie, to one no, zrobiły robotę. No i co? Dobra, zrobię na razie pauzę, policzę te jasne dokładnie. Powiem wam, że nie mogę się doliczyć, ale teraz mi wyszło, że tylko 10 zginęło. No to też 10 czy 12 to jest dobrze. Ciemnych zginęło mi, ile mówiłem? 15. Z czego 3 siedzą tam na stodole. Ale już nie chciały przyjść. Teraz mam światełko, także buda na bajerze. Rumuny to, a nie, tamto ciemne mają chyba ten. Będzie światło się paliło, bociany głodne. Tutaj będą dostawać tylko jeść. Jeszcze pewnie z parę dni mnie zabawy czeka. A później wiecha i ostre ganianie, żeby to wracały. Dobra, nie wiem czy tam to tak nagrałem wszystko jak miało być, po prostu. Ja miałem emocje,
Słuchajcie, nie chciało mi się nagrywać. No, widzieliście jak ganiali, okazało się, że jak się puszcza, to nagle wszyscy sąsiedzi się budzą. Nagle każdy wie, gdzie ma wiechę. Ale już jak będę ganiał rakietkę, to czekajcie, to jakby tak zginęło 10 jasnych, no dobra, niech 12 i 15 ciemnych, to 20, no to jeszcze ponad 250 zostało. Jeszcze się parę wytraci przy ganianiu, ale nie jest źle. Jak zostanie 220-230, to mi na zimę wystarczy. A jak się uda jeszcze takich jaśniaczków zadobyć, to będę bardzo zadowolony. Dobra, pozdrawiam wszystkich, dzięki za oglądanie i co, do następnego razu, w weekendzik coś nagram, może już będą chodzić po ziemi. No, do usłyszenia, zobaczenia.